Dworzec jest wizytówką każdego miasta. Niestety nie możemy tego powiedzieć o Sokółce. Budynek dworca w naszym mieście powstał w drugiej połowie XIX wieku. Niestety, okres jego świetności już dawno przeminął, a sam dworzec jest już nieczynny. Obiekt jest w bardzo złym stanie zarówno technicznym, jak i wizualnym. Odpadające tynki powodujące niebezpieczeństwo podróżnych, a także zamknięty peron to tylko kilka z wielu mankamentów aktualnego budynku dworca. Ta sytuacja w najbliższym czasie może ulec zmianie, gdyż gmina Sokółka otrzymała ponad 26,5 miliona złotych z rządowego programu na przebudowę tego miejsca. Do pierwszego przetargu zgłosiła się tylko jedna firma z wyceną na niespełna 44 miliony złotych. Gmina na ten cel ma przeznaczone jedynie 29,5 miliona, w tym niecałe 3 miliony wkładu własnego. W związku z tą sytuacją ogłoszony został drugi przetarg. O jego wynik zapytaliśmy zastępcę burmistrza Sokółki, pana Adama Juchnika. No, nasza ambitna inwestycja musi jeszcze troszeczkę na realizację poczekać. Właśnie rozstrzygnęliśmy drugi przetarg, najniższa, zresztą jedyna oferta. To kwota blisko 40 milionów złotych, a my dysponujemy kwotą o 10 milionów mniejszą. Trwają prace komisji przetargowej i zastanawiamy się, czy ta oferta, która została złożona, będzie realizowana, czy też będziemy musieli ponowić przetarg i czekać na ofertę niższą. Na szczęście ceny na rynku budowlanym troszeczkę się stabilizują, sytuacja też wydaje się pewniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu, także być może, tak jak ten drugi przetarg przyniósł niższą ofertę, być może kolejny będzie jeszcze dla gminy korzystniejszy. Jak zaznaczył zastępca burmistrza, rynek materiałów budowlanych lekko się ustabilizował, lecz ich cena jest nadal bardzo wysoka. W związku z tym zapytaliśmy, jak poradzi sobie gmina z tym wyzwaniem, gdyby kolejny przetarg nie wyłonił wykonawcy. To znaczy, jesteśmy zdeterminowani, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Liczymy na to, że czy ta oferta, czy ewentualnie w nowym przetargu będzie ofertą dla gminy do przyjęcia. Rozważamy różne warianty, jak ewentualnie pozyskać środki, gdyby te oferty były wyższe niż te 30 milionów złotych, które już otrzymaliśmy z funduszy rządowych. Aktualny dworzec nie przykuwa uwagi, lecz ma to się radykalnie zmienić. Według podanych przez gminę informacji ma tu powstać centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Chciałbym jeszcze raz mieszkańców poinformować o tym, że nie chodzi tylko i wyłącznie o remont dworca. Chcemy gruntownie zmodernizować cały teren wokół dworca, zbudować bądź przebudować budynek dworca, zmienić jego otoczenie, zagospodarować blisko 3000 m2 placu wokół dworca, wybudować wiaty autobusowe, przystanek taksi, wiaty dla rowerów. Będzie to centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji zostanie zmodernizowany odcinek ulicy Kolejowej między rondami. Zostaną zmodernizowane bądź zbudowane od nowa sieci, w tym sieć ciepłownicza, która prowadzi do dworca, także jest to kompleksowa, duża inwestycja, która zmieni oblicze tutaj całego tego terenu wokół dworca. Dworzec ma być nie tylko wizytówką miasta, ale ma się przede wszystkim podobać dla jego mieszkańców. W związku z tym, jakie działania podjęła gmina, aby dowiedzieć się o preferencjach naszych mieszkańców co do wyglądu tego obiektu? Robiliśmy kampanię przed ogłoszeniem pierwszego przetargu, kampanię społeczną, w której pytaliśmy mieszkańców i mogli się mieszkańcy w ankietach wypowiedzieć na temat tego, czy bliższy im jest wariant historyczny, czy mieszany, czy też wariant współczesny. Głosy były, jak to zawsze bywa, podzielone. Duża część opowiedziała się za wariantem historycznym, aczkolwiek zwolenników niemało było też tych koncepcji mieszanej i współczesnej. W programie funkcjonalno-użytkowym, czyli podstawowym dla oferentów dokumencie, nałożyliśmy na oferentów obowiązek złożenia dwóch koncepcji. Koncepcji, która zachowa maksymalnie dużo tych walorów historycznych, tradycyjnych, czyli projekt zbliżony do takiego najbardziej tradycyjnego i takiego, do którego mieszkańcy są przywiązani, a jednocześnie drugi wariant, czyli wariant modernistyczny, współczesny. Komisja przetargowa będzie, jak już będą te projekty gotowe, dokona wyboru, czy ma to być obiekt historyczny, czy zupełnie współczesny.
Jak mogliśmy usłyszeć, gmina Sokółka dokona wszelkich starań, aby przebudowa starego dworca doszła do skutku. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą mogli cieszyć się centrum przesiadkowym z prawdziwego zdarzenia. O wszelkich nowych informacjach na temat budowy dworca będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej www.sokolka.tv, jak i również na naszym kanale w telewizji kablowej.